This morning's talk is about discipleship. Nauczenie dzisiejszego poranka jest na temat uczniostwa. It's really good to be a good, strong Catholic man. Bo bardzo dobrze jest być takim silnym katolickim mężczyzną. But until you become a disciple of Jesus, you still have to grow. Ale dopóki nie staniesz się uczniem Jezusa, wciąż musisz do tego dorastać. Because salvation is free. Bo wiadomo, zbawienie jest za darmo. But discipleship will cost you everything. Ale bycie uczniem będzie cię kosztowało naprawdę wszystko, co posiadasz. Salvation takes just a moment. Żeby przyjąć zbawienie, to jest jak pstryknięcie palcem. But discipleship takes an entire lifetime. A bycie uczniem zajmuje tak naprawdę całe życie. Salvation is something God does for you. Bo zbawienie to jest coś, co Bóg robi dla ciebie. But discipleship is something that you do with God. A bycie uczniem to jest coś, co ty praktykujesz z Bogiem. Lots of preachers will talk about giving your life to Christ. Na pewno nasłuchaliście mnóstwo nauczeń na temat tego, co to znaczy oddać życie Jezusowi. But very few preachers talk about discipleship. Ale bardzo niewiele mamy takich nauczeń, które mówią o tym, jak być uczniem. After people make a decision to become a Christian, po tym jak ludzie podejmą tę decyzję, żeby stać się chrześcijaninem, and things don't work out right away for them, i coś nie dzieje się tak, jakim się by wydawało, że powinno być, they'll get disillusioned and they'll stop being devoted to Jesus. To wtedy pozbywają się jakichś złudzeń i przestają być oddani Jezusowi. That's why we need to be disciples. I dlatego właśnie powinniśmy stać się uczniami. See, Jesus is not a salesman. Bo widzicie, Jezus nie jest sprzedawcą. He's not trying to market you and sell you something. On nie próbuje coś zareklamować i coś ci sprzedać. He's not trying to talk you into being a good Christian. I nie próbuje cię wcale namówić, żebyś ty stał się dobrym chrześcijaninem. In Luke 14, Jesus tells us that about discipleship in a very strong way. W 14 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza Jezus bardzo silnie nam tak pokazuje, na czym polega bycie uczniem. He's very honest in the way he talks about disciples. Jest bardzo szczery i bezpośredni, mówiąc o tym, na czym polega bycie jego uczniem. A disciple is one that worships Jesus. Bo uczeń to jest ktoś, kto czci Jezusa. Serves Jesus, follows Jesus. Służy mu i idzie za Jezusem. Obeys Jesus and believes in Jesus. Jest posłuszny Jezusowi i wierzy mu. But he doesn't just believe. Ale to nie tylko tak po prostu wierzy. He lives a life in the light of what he believes. On żyje życiem, które jest naświetlone przez to, w co wierzy. So Jesus is going to ask you if you truly want to be a disciple. Więc to jest to, o co cię Jezus prosi, jeśli naprawdę chcesz być Jego uczniem. He's going to say it to you over and over again. On cały czas będzie ci to mówił i mówił. And he's going to continue to pound that nail over and over. Będzie ci to tłukł do głowy, jak gdyby młotkiem wbijał gwóźdź. Here's what that nail is. I co jest tym gwoździem, który tak Jezus wbija cały czas? Do not quit. Nie poddawaj się. Do not quit. Nie poddawaj się, nie poddawaj się. Most people say, if it gets hard, I've got to quit. Bo większość ludzi mówi, no jak się zrobi ciężko, to podziękuję. If it's hard, it must not be God's will. A jeśli jest ciężko, to chyba to nie jest wola Boża przecież, nie? People quit on God, they quit on their marriages, they quit on their children. Bo ludzie rezygnują z Boga, ze swojego małżeństwa i tak samo rezygnują ze swoich dzieci. Some of us continually look for the path of least resistance. Są tacy pośród nas, którzy cały czas szukają tej drogi, która stawia ci jak najmniejszy opór. It's getting hard to be a Christian. I think I'm going to try another way. Mówią tak, widzę, że zaczyna się robić ciężko bycie chrześcijaninem. Może poszukam jakiejś innej drogi. Everything that matters is hard. Wszystko, cokolwiek ma znaczenie, musi być trudne. Everything that matters is costly. I wszystko, co ma znaczenie, musi kosztować. Everything that matters is going to hurt. I wszystko, co ma znaczenie, musi boleć. And Jesus says, do not quit. A Jezus mówi, nie rezygnuj. Here's the way he says it in Luke. I tak to jest napisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 14 rozdziale. Luke 14, 25 and 27. To jest Łukasz, rozdział 14, 25 do 27. A szły z nim wtedy liczne rzesze. Zwróciwszy się do nich, powiedział: jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, synów, braci i sióstr, i nawet siebie samego, to nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża i nie idzie za mną, również nie może być moim uczniem.
Now no one teaches about love as much or as well as Jesus does. I nikt nie naucza tak dużo o miłości i tak intensywnie, jak to właśnie robi Jezus. No one demonstrates love as much as Jesus. I nikt tak nie pokazuje, czym jest miłość, jak Jezus. And here Jesus uses the word hate. A tutaj nagle Jezus używa słowa nienawidzieć. Jesus tells us in order to be devoted to him. A Jezus mówi, żeby być oddanym jemu, we must hate our mothers and fathers. Musimy nienawidzić nasze matki i ojców. Brothers and sisters and children and even our own life. Braci i siostry i nawet swoje własne życie. What in the world is Jesus trying to tell us? Co Jezus nam próbuje tu w ogóle powiedzieć? What Jesus is saying in this passage. Więc to, co Jezus mówi w tym fragmencie, is the relationship with Jesus needs to be in a very different category. Mówi to, że Jego relacja z nami musi być na zupełnie innym poziomie. We need to love him beyond any other relational commitment we have. Musimy go kochać ponad jakąkolwiek inną relację, jaką mamy. Jesus is worth our allegiance and devotion. Bo Jezus jest godzien tego, żebyśmy byli mu oddani. No one can be as significant as Jesus is in our lives. Nikt nie może mieć tak dużego znaczenia dla nas jak Jezus. Absolutely no one. Absolutnie nikt. One commentary says it this way. Jeden z komentarzy, który czytałem, mówi tak. The call to hate simply means to love less than. Bo powołanie do tego, żeby nienawidzieć, po prostu oznacza kochać mniej. So following Jesus needs to be this his our first love needs to be for him. Więc podążanie za Jezusem po prostu oznacza, że to jest ta pierwsza miłość ponad to, jaką darzymy cokolwiek innego. And even our families and our own life have to come second. I tak samo nasza rodzina i nasze własne życie musi być na drugim miejscu. All other concerns are second place to Jesus. Wszystkie inne jakiekolwiek zmartwienia muszą być mniej ważne niż niż osoba Jezusa. Jesus is using some Bible description when he talks about hate. I kiedy Jezus mówi o tej nienawiści, używa pewnych opisów biblijnych. In the Old Testament there were two brothers, Jacob and Esau. W Starym Testamencie mieliśmy dwóch braci, Jakub i Ezaw. And in Romans 9 God reveals to us that I love Jacob but I hated Esau. I w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian w 9 rozdziale, jest napisane takie zdanie. Miłowałem Jakuba, a Ezawa nienawidziłem. He said, I chose to work through the family of Jacob. I Bóg mówi, ja wybrałem, żeby wprowadzać moje działanie poprzez potomstwo Jakuba. To put Jacob in the first position of priorities. I postawić Jakuba na tej pierwszej zacnej pozycji, ze względu na to, że jemu przyznaje ten priorytet. Now if you read the Old Testament, you understand he also loved Esau. Ale jak przeczytacie Stary Testament, no to w sumie wynika z tego, że przecież Bóg też Ezawa w końcu miłował. Esau had a wonderful life. Bo przecież Ezaw miał cudowne życie. He was very rich, he even had a small army that he had around him. Był bardzo bogaty i nawet miał taką małą armię. He was one of the most favored people in his day. Był jeden z najbardziej błogosławionych ludzi za swojego czasu. Yet the Bible says that God hated him. A napisane w Biblii, Bóg go znienawidził. Which meant he just loved him less than he loved Jacob. Co po prostu oznacza, że kochał go mniej, a tak naprawdę kochał Jakuba. God should hate me so much. I wouldn't mind being hated like Esau. Powiem wam, nie mam nic przeciwko temu, że Bóg mnie tak nienawidził, jak nienawidził Ezawa. He had a pretty good life. Naprawdę miał super życie, chłop. So what exactly is Jesus talking about here? Więc co tu Jezus tak naprawdę mówi? The Bible does tell us honor your father and mother. Więc Biblia nam mówi czci ojca swego i matkę swoją. It's one of the Ten Commandments. Oczywiście znamy to, jest to jedno z 10 przykazań. And in Ephesians 5 it says husbands love your wives. A w liście do Efezjan w 5 rozdziale jest napisane mężowie miłujcie wasze żony. Titus 2 says wives love your husband. Drugi rozdział listu do Tytusa mówi and the Bible always niech żony kochają swoich mężów. And the Bible always understands that we're made in the image of God and we're going to love our children too. I przecież Biblia zawsze mówi to, że skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest miłością, no to zawsze musimy przecież kochać. But Jesus is saying devotion to him is in a whole different category. Więc to, co Jezus mówi, to jest to, że oddanie jemu to jest zupełnie inna kategoria. That practically means that being a disciple of Jesus. Więc praktycznie oznacza to, że bycie uczniem Jezusa, we will face some kind of difficulties in our other relationships. Będzie pociągało za sobą to, że będziemy mieli trudności w
innych relacjach, które mamy. Some of the people in our lives will even want us to stop being so religious. Może być tak, że ludzie, których mamy w naszym życiu, będą oczekiwali od nas, że porzucimy nasze chrześcijaństwo. Try to stop you from following Jesus. Będą próbowali nas powstrzymać, żebyśmy nie szli za Jezusem. For young people, this could be their parents telling them, don't be in church all the time. It's not good. Młodzi ludzie mogą mieć tak, że rodzice będą naciskać i będą mówić, nie siedź tyle w kościele. Stop reading your Bible and praying so much. Przestań tyle się modlić i przestań tyle czytać Biblię. Now these younger people have a decision to make. I teraz ci młodzi ludzie muszą podjąć tą decyzję. Do I obey my parents like the Bible says? Czy mam być posłuszny moim rodzicom, tak jak mówi Biblia? Or do I follow Jesus? Czy mam jednak iść za Jezusem? And the obvious answer is you need to follow Jesus. Wiadomo, odpowiedź oczywista jest taka, że idziemy za Jezusem. The same kind of pressure can come from our siblings, our brothers and sisters. Tak samo taki nacisk może przyjść na nas od naszego rodzeństwa. They make you feel guilty because you're so religious. I możesz czuć poczucie winy, że jesteś taki pobożny. Or you're always going to church. A tylko do kościoła łazisz. You spoil things when we come together as a family. Po prostu, nie wiem, zbieramy się, jest impreza, rodzina, ty w kościele musisz you're siedzieć. Talking about Jesus or something like that. Psujesz każde spotkanie rodziny, bo o Jezusie tylko gadasz. Stop being such a fanatic. Przestań być takim fanatykiem. Some of us experience that in our own families. I pewnie macie takie doświadczenie ze swojej własnej rodziny. And you have to realize that you need to love Jesus more than your family. I musicie sobie to uświadomić, że musicie bardziej kochać Jezusa niż swoją własną rodzinę. In certain countries we know about that it's a sentence to death to give your life to Christ. Nawet pewnie wiecie, że w niektórych krajach jest tak, że za przyznanie się do Jezusa można zostać skazanym na śmierć. In some Muslim countries if you make a decision for Jesus, they actually have a funeral while you're still alive saying we no longer believe you're part of our family. Tak i w kulturach muzułmańskich jest tak, że właściwie przyznanie się do Jezusa już tak naprawdę oznacza pogrzeb. Niby żyjesz, a tak naprawdę już jesteś jak martwy dla twoich członków rodziny. Others will actually have an honor killing and just actually kill you if you belong to Jesus. Tak, a dla innych po prostu straci się całkowicie honor, kiedy się przyzna do Jezusa. But Jesus says this. A Jezus mówi tak. If you're going to really follow him, jeśli chcesz naprawdę iść za Jezusem, you need to expect opposition. To musisz spodziewać się przeciwności. Expect to be ostracized. Że będziesz napiętnowany. Not everyone's going to approve of your devotion to Jesus. I nie wszyscy będą się zgadzać z twoim oddaniem Jezusowi. Now, I'll be honest with you. I teraz naprawdę chcę być z wami szczery. Poland is probably the easiest place to be a Christian. Przypuszczalnie Polska jest najłatwiejszym miejscem, żeby być chrześcijaninem. And yet it's not always easy here. I nawet jak tutaj nie jest łatwo. Nie? If you live in any other country and you're a Catholic, you're not worth listening to. No właśnie, jeśli żyjesz w jakimkolwiek innym kraju, jesteś katolikiem, nie ma sensu ciebie słuchać. Right for this time being, right now, you still can be considered a good person if you're a Catholic in Poland. No, naprawdę, macie to szczęście, że jesteście katolikami i mogą was postrzegać jako dobrych ludzi. Anywhere else, you're no one to listen. They won't listen to you. A gdziekolwiek indziej machną na was ręką tylko. So be grateful for what you have and pray to God that you keep it growing. Więc naprawdę bądźcie wdzięczni za to, co tutaj macie i proście Boga, żeby to się utrzymało. So God is telling us even our own children will give us a bad time. Więc napisane jest w piśmie, że nawet nasze własne dzieci zafundują nam przykre czasy. Lots of times our children want us to bless the sin life that they're trying to live. Często jest tak, że nasze własne dzieci chcą, żebyśmy pobłogosławili ich grzeszne życie, którym oni żyją. And you can't do it because you love Jesus. A nie możesz tego zrobić, bo kochasz Jezusa. And sometimes this could even include your wives. I to też może być twoja żona dla przykładu. You know, they may not want you to be always praying, always reading the scriptures. Może być tak, że małżonek nie będzie chciał, żebyś tyle się modlił, tyle czytał Pismo Święte. I know there's people that actually say, you know, if you keep on being so religious, I want a divorce. Są takie sytuacje małżeńskie, że małżonek mówi, jak się będziesz tyle modlił, ja biorę rozwód. Our answer has to be, I don't want a divorce. Natomiast odpowiedź powinna brzmieć, nie chcę rozwodu. But Jesus is important to me. Ale Jezus ma dla mnie ogromne znaczenie. And that's the life I'm going to live. I to jest takie życie, jakim ja chcę żyć. Who is it that you would choose over Jesus? Więc kto może być tą osobą, którą ty byś preferował względem Jezusa? Who have you already chosen above Jesus? Kto ciebie tak wybrał, żeby mógł konkurować z Jezusem? When you commit your life to Jesus, you are committing to a life of opposition.
Więc jeśli oddajesz życie Jezusowi, naprawdę wybierasz życie pełne sprzeciwu. And we have to endure that. I musimy to znieść. Even in Poland, there's opposition now. Nawet w Polsce doświadczacie przeciwności. You think of Jesus, he's not a hypocrite. Więc jak sobie myślicie o Jezusie, to pamiętajcie, on nie jest hipokrytą. Any other person that asks what he asks of us, they'd say, oh, that's a cult. He's a cult leader. Gdyby to był ktokolwiek inny, który miałby takie oczekiwania od nas, jak ma Jezus, to można było powiedzieć, że to jest jakiś taki ktoś, kto chce po prostu chce kultu dla swojej własnej osoby. Only Jesus can make this kind of request of our lives. Tylko Jezus ma prawo do tego, żeby żądać od nas tego wewnętrznego, tej wewnętrznej podstawy. In the New Testament it says even his own family thought he was crazy when they went to take him away. Przecież nawet w Nowym Testamencie mamy ten fragment, gdzie jego własna rodzina chciała go powstrzymać, bo myśleli, że oszalał. His friends turned their back on him. I jego przyjaciele też się wypieli na niego. Judas betrayed him. Żydzi go zdradzili, przepraszam, Judasz go zdradził. Thomas and Peter even denied him, and others they denied him. Tomasz i Piotr w jakiś inny sposób się go wyparli. Jesus's most difficult days were lonely days for him. Więc dla Jezusa najtrudniejsze dni to były dni pełne samotności. Most of his friends turned their back on him. Bo większość jego przyjaciół się wypięła na niego. And we cannot say I will follow Jesus unless we're willing to be treated the same as him. Więc nie możemy tak naprawdę powiedzieć Jezu, idę za tobą, jeśli nie jesteśmy skłonni do tego, żeby chcieć być traktowanym tak, jak on był traktowany. If we're going to be disciples of Jesus, we need to walk in his footsteps just the way Jesus walked. Więc jeśli chcemy być jego uczniami, to naprawdę musimy wstąpić w jego ślady i iść dokładnie tą drogą, jaką on szedł. That means all the way even into our own death. Nawet na śmierć. Jesus said, if it need be, you have to pick up your cross and follow me. Jezus mówi, jeśli będzie taka konieczność, musisz wziąć swój krzyż i masz mnie naśladować. Carrying a cross is literally a dead man walking. Tak naprawdę noszenie krzyża to jest właściwie jakby pochód martwego człowieka. You've already been convicted and condemned to death. Tak naprawdę zostałeś skazany i wyrok został wykonany. You have to carry a cross through the town. Musisz iść z krzyżem przez całe miasto. Be shamed and scorned by everyone. Będziesz zawstydzany i wyszydzany przez wszystkich. Carry it to the place of crucifixion. I idziesz na miejsce skazania. Get stripped and nailed to a cross. Zostajesz odarty i przybity do krzyża. Hang on the cross while people made fun of you. Powieszony na krzyżu, żeby wszyscy się z ciebie śmiali. Your mother would be crying. Twoja matka będzie płakać. They would consider you cursed from God. Wszyscy będą myśleli, że przeklął cię Bóg. And you would hang there for days. I będziesz tak wisiał przez kilka dni. And Jesus says, that's what it takes. A Jezus powie, właśnie o to chodziło. That's what I'm asking you to be willing to do for me. To jest to, co należało robić, to jest to, czego ja od ciebie oczekuję. So many of us give so little to the one that gave us so much. Musimy to przyznać, że jest tak, że naprawdę tak niewiele dajemy temu, który dał nam tak dużo. We live in the days of easy believing. Naprawdę żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo jest wierzyć. If you want to go to heaven, just raise your hand and say, I believe in Jesus. Więc jeśli chcesz iść do nieba, tylko podniesiesz rękę i mówisz tak, ja wierzę w Jezusa. Do whatever you want for the rest of your life. I możesz robić cokolwiek tylko chcesz do końca swojego życia. And in the end, God will say, well done, good and faithful servant. A na końcu twojego życia Bóg powie, dobra robota, sługo dobry i wierny. That's not true. Ale to nie jest prawda. Between conversion and resurrection. Między nawróceniem a zmartwychwstaniem is discipleship. Jest uczniostwo. Growing, maturing, developing in your commitment to Christ. Wzrost, dojrzewanie, rozwój w twoim oddaniu Jezusowi. Jesus is not trying to sell you something. Bóg, Jezus naprawdę nie próbuje ci coś taniego sprzedać. He's not a salesman that gets you to commit to something. Nie jesteś takim akwizytorem, który chce cię zapisać do jakiegoś programu. Because he tells you all about all the benefits that you're going to get. I żeby ci opowiadał, jakie korzyści w ogóle cudowne z tego płyną. And he forgets to point out the obligations in the fine print. I to wszystko, co jest napisane drobnym druczkiem, to jakoś próbuje pominąć, jeśli chodzi o te właśnie zobowiązania, które no. zaciągasz. Jesus shows up and says this. Więc Jezus wyraźnie staje i mówi tak. I am God, if you want to follow me. Ja jestem Bogiem, jeśli chcesz iść za mną. People are going to hate you and you might die.
to ludzie cię będą nienawidzić i możesz umrzeć. That's the cost of discipleship. To jest koszt uczniostwa. Jesus is a man, he wants you to be men. Jezus jest mężczyzną, więc chce, żebyś ty też był mężczyzną. There was a time when people understood this better than we do today. I były takie czasy, że ludzie to rozumieli dużo lepiej niż my to rozumiemy you dzisiaj. Read about the lives of the saints. Popatrzcie sobie na życiorysy świętych. They've lived very intentional lives, very intense lives. Oni naprawdę żyli takim życiem bardzo intensywnym. Because today is a consumer culture that we live in. A ponieważ dzisiaj my żyjemy w kulturze konsumpcyjnej. If you don't like the church you're going to, just go down the street to another church. Jak ci się ten kościół nie podoba, to idziesz do innego, który jest po drugiej stronie ulicy. If you don't like the preacher that is preaching, just go find another preacher. Jak ci ten kaznodzieja nie pasuje, to sobie szukasz następnego. How many churches have you switched? Powiedzcie, między iloma kościołami czy wspólnotami już jakby zmieniliście swoją posadę? How often have you taken the path of least resistance? Ile razy wybraliście tą drogę mniejszego oporu? How many times and ways have you already quit on God? Ile razy było takich sposobów czy takich momentów, że po prostu zrezygnowaliście z Pana Boga? And how many times have you blamed other people for your quitting? I ile razy było tak, że innych obwinialiście za to, że sami się poddaliście? There's one mission organization that Protestant church that sends out missionaries all the time. Jest taka organizacja protestancka, która nieustannie wysyła misjonarzy. And when they're going to send someone to another country, they pack all of their belongings that they're going to leave in a coffin. Więc jest tak, że jak oni ich wysyłają, to jest tak, że cały ich dobytek pakują do trumny. Not just the big box, they put their things in a coffin. Nie w do walizki, do trumny. And it's very clear what they're saying. I przekaz jest bardzo jasny. I'm going to die. Ja umrę. I'm going to talk about Jesus until I die. Będę tak długo mówił o Jezusie, aż umrę. It might be a short while or it might be a long while. Może zajmie to długo, może zajmie to krótko. But I know it's going to happen. Ale wiem, że to się stanie. They would write a final farewell letter to their families. I już z założenia jest pisany list pożegnalny do rodziny. They leave the letter with the pastor of their church. I przekazywany jest pastorowi tego kościoła. Only to be opened if they die and given to their families. Tak, żeby po prostu jak już faktycznie umrze, to tylko żeby przekazać ten list do rodziny. See, you're all going to die. Zobaczcie, wszyscy umrzecie. You will die. Wszyscy umrzecie. It may be soon or it may be a long while before you die. Może będzie to wcześniej lub później. But we all end up in the box. Ale w tej skrzynce wszyscy wylądujemy. So don't waste your life. Więc nie marnujcie swojego życia. Make your death count for something. Niech wasza śmierć ma jakieś znaczenie. Don't quit on God, don't quit. Nie rezygnuj z Boga, nie rezygnuj. Don't quit on your spouse, don't quit on your children. Tak samo nie rezygnuj ze swoich dzieci, ze swojej małżonki. Don't quit on the church and on any opportunities God gives you to work for him. I tak samo nie rezygnuj z innych możliwości, które Bóg ci daje. Don't quit. Live your life in such a way that when you die, nie rezygnuj. Żyj tak swoim życiem, że kiedy umrzesz, at least your children are going to be proud of you and your grandchildren will have something to talk about. To dzieci będą z ciebie dumne, a wnuki będą miały coś, o czym będą mogły mówić. There's something worse than dying. Bo jest naprawdę coś gorszego niż umrzeć. That's a wasted life. To jest zmarnowane życie. One young woman filled her coffin up to go away. Jedna z tych misjonarek właśnie, która kobieta, która właśnie jakby organizowała się w tej swojej trumnie. She was a 20-year-old woman. And this is the letter she left for her pastor. I tego i ona miała 20 lat, no i w swoim liście pożegnalnym, który przekazała pastorowi, napisała tak. So, dear pastor. Napisała tak: drogi pastorze. You should only be opening this letter in the event of my death. Proszę, otwórz ten list tylko wtedy, kiedy ja naprawdę umrę. When God calls, there are no regrets. Kiedy Bóg powołuje, nie ma czego żałować. I tried to share my heart with you as much as possible. Starałem się dzielić moim sercem z tobą tak bardzo, jak tylko mogłam. My heart is for the nations. Moje serce jest oddane narodom. I wasn't called to a place. Nie zostałam powołana do miejsca. I was called to him. Zostałam powołana dla niego. To obey was my objective. Bycie jemu posłusznym było moim celem. To suffer was expected. By cierpieć było oczekiwaniem. His glory my reward, his glory my reward. Jego chwała moją nagrodą, jego chwała moją nagrodą. The missionary heart cares more than some think is wise.
The missionary heart cares more than some think people think is wisdom. Okay, więc serce misjonarza ma takie usposobienie, że troska jest czymś innym niż to, co się uważa za mądrość. We risk more than some think people think safe. Ryzykujemy dużo więcej niż to, co ludzie uważają, że jest bezpieczne. We dream more than some think possible. I marzymy o czymś więcej niż to, co jest możliwe. We expect more than something practical. I oczekujemy czegoś więcej niż to, co jest praktyczne. I was called not to comfort or success, but to obedience. Ja nie zostałem powołany do tego, żeby było mi wygodnie lub żeby odnieść sukces, ale do posłuszeństwa. There is no joy outside of knowing Jesus and serving him. Nie ma radości poza poznaniem Jezusa i służeniem Mu. I leave to you, my church family, in His care. Więc I leave you and my family. Kiedy się decyduję, żeby iść za Jezusem, to ja Jemu pozostawiam troskę o moją rodzinę kościelną i niech to będzie Jego troska. And it was signed Karen, age 20. I to właśnie to powiedziała Karen, która miała 20 lat. You know, we're going to die. Więc wszyscy umrzemy. Don't quit, don't quit. Więc proszę was, naprawdę nie rezygnujcie. They quit going to church and they quit praying. Ludzie przestają się modlić i przestają chodzić do kościoła. People quit reading the Bible and serving and giving. I przestają czytać Biblię i służyć i przestają dawać. And people quit on Christ. I ostatecznie rezygnują z Chrystusa. And anyone that does that is really not happy. I każdy, kto tą decyzję podejmuje, ostatecznie nie jest szczęśliwy. Not one of them is going to leave a legacy that's admirable. Bo nikt z nich nie pozostawi dziedzictwa, które jest godne podziwu. All right, Jesus' second point. I teraz drugi punkt, jeśli chodzi o Jezusa. Do not quit. Nie rezygnuj. In Luke 18 it says this. W 18 rozdziale Ewangelii Łukasza napisane jest tak. Count the cost before you build a tower. Policz sobie koszty, zanim zbudujesz wieżę. Jesus saying before you commit to this being a disciple. Jezus mówi, zanim zdecydujesz się na to, żeby być moim uczniem, do your homework, make a plan. Odrób zadanie domowe, zrób sobie plan. Some of us have committed to too many things that we're doing. Bo często jest tak, że wielu z nas zobowiązało się do zbyt wielu rzeczy, które teraz robimy. I często jest tak, że musimy powiedzieć nie tym wszystkim różnym rzeczom. You need to get over your fear of men. I trzeba się pozbyć tego strachu przed ludźmi, którzy wymuszają takie rzeczy. It's better to do one or two things to completion than to do several things incompletely. Lepiej jest doprowadzić do końca jedną czy dwie rzeczy, niż zacząć, a nie skończyć. So Jesus is saying, before you start something, make a good plan. Więc Jezus mówi, zanim cokolwiek zaczniesz, zrób sobie plan. See, Jesus doesn't want a percentage of your life. Bo Jezus nie chce małego procentu twojego życia. He doesn't want a percentage of your time and money. Ani też procentu twojego czasu, czy też pieniędzy. He wants all of it. On chce to totalnie wszystko. Now, no one makes this kind of request except Jesus. Bo nikt nie robi takich oczekiwań jak właśnie Jezus. But he has a right to do that. Ale on ma prawo, żeby to zrobić. So don't go halfway and quit. Więc nie idź tylko połowę drogi and don't blame everybody else because you quit. I po zrezygnowaniu obwiniaj wszystkich innych dookoła. In Luke 13 it says this. W 13 rozdziale Ewangelii Łukasza napisane jest tak. Any of you who does not give up everything cannot be my disciple. Jeśli jest ktokolwiek pośród was taki, kto nie rezygnuje ze wszystkiego, nie może być moim uczniem. Everything. Wszystko. A disciple is disciplined. Bo uczeń jest zdyscyplinowany. Getting married is easy. Bo pobrać się jest łatwo. Staying married takes discipline. Ale wytrwać w tym ślubie to wymaga dyscypliny. Don't quit on your marriage. Więc nie rezygnuj ze swojego małżeństwa. Getting saved is easy. Dać się zbawić to też jest prosta rzecz. Becoming sanctified is hard. Ale poddać się uświęceniu to jest twarda rzecz. Having babies is fun. Mieć niemowlaki, super sprawa. Raising them is hard work. Ale wychować je, to jest dopiero robota. Jesus isn't going to lie to you and say, you know, come to me, it's going to be easy. Jezus naprawdę nie rzuca ci ściemy i mówi, przyjdź do mnie, a życie będzie lajtowe. Being a
good, strong Catholic man takes work. Bo bycie silnym katolickim mężczyzną naprawdę wymaga ciężkiej pracy. We have a book in the New Testament called Galatians. Jest taka jedna księga w Nowym Testamencie, nazywa się List do Galatów. I never knew much about the Galatians. Nigdy nie wiedziałem nic o Galatach. They come from somewhere near Turkey. Oni niby pochodzą gdzieś z okolic Turcji. And they lived in an indefensible plain, just a plain in the country. I oni żyli w takiej naturalnej równinie. There were no natural defenses for them. Nie było żadnych takich naturalnych przeszkód, typu jakieś, nie wiem, rzeki, góry, coś takiego. But they always held their ground against the enemies when they would try to attack. A oni zawsze umieli utrzymać swoją niepodległość, kiedy byli atakowani przez wrogów. So, how did they do that? Więc jak im się to udawało? Historians tell us that they fought very differently than most people, most tribes. Więc historycy mówią, że oni walczyli w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne plemiona. When they would go out to battle, they would take their wives and their children with them and they'd go to the battlegrounds. Więc kiedy szli na wojnę, to zabierali ze sobą swoje żony i dzieci. The soldiers would kiss their wives and children. Żołnierze całowali żonę i dzieci. And they tell their children, "Daddy's going to go to war now." I mówili dziecku, tatuś teraz idzie walczyć. If daddy loses, you children are going to go off with the enemy and they're going to take you. I jeśli my przegramy, no to wtedy przyjdzie wróg i was zabierze. The girls will be given to their sons and the boys will probably be killed. Więc wtedy wrogowie wezmą sobie dziewczynki za żony, natomiast chłopcy będą najprawdopodobniej zabici. Now if he wins, he takes his family home with him. A jeśli tatuś wygra, no to zabiera rodzinę do domu. If he loses, someone else takes his family. A jeśli przegra, no to wtedy ktokolwiek zabierze jego and do whatever they wanted with his family. I będą z tą rodziną robili cokolwiek im tylko przyjdzie do głowy. But these men didn't lose a battle in hundreds of years. I ci mężczyźni nie przegrali wojny przez setki lat. Because they fought differently. Bo oni walczyli inaczej. They were fighting for someone they loved. Bo oni walczyli dla kogoś, kogo kochali. And for a kingdom that belonged to them. I o królestwo, które należało do nich. And then you just fight differently. I kiedy masz takie nastawienie, wtedy walczysz inaczej. Now in the United States we replace that with video games to fight. I w tym momencie w Stanach Zjednoczonych tę mentalność zastąpiliśmy grami komputerowymi. No price to pay, you're just playing a game. Nie ma ceny, którą musisz zapłacić, po prostu grasz sobie w grę. Men, the church is where we save women and children and fight demons. Panowie, Kościół to jest miejsce, gdzie ocalamy kobiety i dzieci i zwalczamy demony. You're men. Jesteście mężczyznami. And you take all the responsibility. I wy ponosicie całkowitą odpowiedzialność. You're in charge of everything. To na waszych głowach spoczywa odpowiedzialność. And you do not quit. I nie wolno wam zrezygnować. I'm not looking to die. Ja naprawdę nie szukam tego, żeby umrzeć. But if it comes to it, ale jeśli do tego dojdzie, I want my death to count. Ja chcę, żeby moja śmierć miała jakieś znaczenie. Everyone in the world is watching the war in Ukraine. Każdy teraz na świecie przygląda się wojnie na Ukrainie. And the people in the United States, when we first saw this happening, a u nas w Stanach Zjednoczonych, kiedy zobaczyliśmy w ogóle, jak to się zaczynało, Putin says in 3 days I'll take the whole country. To mówiliśmy, że Putin w ciągu 3 dni zajmie całą Ukrainę. Most Americans believed him. I wszyscy, większość Amerykanów tak właśnie wierzyła. So initially we didn't support Ukraine very much. Więc początkowo w ogóle nie wspieraliśmy Ukrainy. Why waste your time if they're going to take in 3 days? No po co w ogóle marnować czas, kiedy Putin zajmie wszystko w ciągu 3 dni? But the Ukrainians said, "This is our country." A Ukraińcy powiedzieli, nie, to jest nasze This państwo. Is my family. To jest moja rodzina. I'm going to fight differently. Ja będę walczył inaczej. We're not well-trained people. My naprawdę nie jesteśmy dobrze wyszkoleni. But we love our families. Ale my kochamy nasze rodziny. We love our country. I kochamy nasz kraj. And they fought differently. I oni walczyli inaczej. Now they haven't won the war. Nie wygrali jeszcze tej wojny. But they've impressed everyone in the world. Ale zrobili wrażenie na każdym na świecie. And Americans now are giving lots of money and lots of support. I teraz Amerykanie faktycznie dają dużo pieniędzy i dużo wsparcia. It's the same in the church. Tak samo jest w Kościele. If you want people to admire you, jeśli chcesz, żeby ludzie ciebie podziwiali, if you want people to join you, jeśli chcesz, żeby ludzie się do ciebie przyłączyli, you gotta fight the devil differently. To musisz zwalczać diabła w sposób zupełnie inny. You have to be strong. Musisz być silny. You have to be in love with Jesus. I musisz być zakochany w Jezusie. Nothing else counts but Jesus. Nic się innego nie liczy, tylko Jezus. Fight for the kingdom. Więc walczcie dla królestwa. And when you die, bo jak ty umrzesz, your children will be proud.
to twoje dzieci będą dumne z ciebie. And your grandchildren will tell stories about you. A twoje wnuki będą opowiadały historie o tobie. Let's stand. Powstańcie, proszę. Father God, we want to be committed men. Boże Ojcze, my chcemy być mężczyznami, którzy są oddani. We don't want to fear the devil or anything else. Nie chcemy bać się ani diabła, ani czegokolwiek innego. We want to have fear of God. My chcemy bać się tylko Ciebie, we Boże. Have reverence for God only. My chcemy czcić Ciebie, Boże, zawsze. We want to be real men. My chcemy być prawdziwymi mężczyznami. We want to guide our families. My chcemy prowadzić nasze rodziny. We want to bring everyone to know you, Jesus. My chcemy doprowadzić każdego do tego, żeby Ciebie poznał. And we never want to quit. I nigdy nie chcemy się poddać. Never, never, never quit. Nigdy, nigdy, przenigdy nie stay chcemy się committed poddać. To Jesus until you die. Chcemy pozostać oddani Jezusowi, dopóki nie umrzemy. We ask your grace in this encounter, Lord. I daj nam, Panie, tą łaskę spotkania. Give us grace to stay till the last day. Daj nam łaskę, aby zostać z Tobą aż do dnia ostatniego. We ask that in Jesus' name. I prosimy o to w imię Jezusa. Amen. 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 Proszę usiąść się.